Rajd turystyczno-nawigacyjny zabytkowych pojazdów przyciągnął do Wisły fanów motoryzacji z całej Polski. W wydarzeniu tym wzięły udział 23 załogi, a jak podkreśla jeden z organizatorów, zainteresowanie było znacznie większe. Jak to rajd turystyczno-nawigacyjny, polega to też na tym, że są różnego rodzaju próby sprawnościowe i te rajdy bardziej wyglądają i polegają na tym, że my nie jedziemy na szybkość tymi samochodami, bo jakby one są już wiekowe, ale bardziej na precyzję, na dokładność, bardziej w tym kierunku. I zdaje się, że podziwiając te klasyki, o szybkości nikt nie myślał. Oglądający zwracali uwagę na całkiem inne kwestie. Patrzyli do środka, pytali o stan techniczny czy historię. Naszym celem i zadaniem jako stowarzyszenia jest pokazywanie tej starej motoryzacji. Jak wygląda, że jeżeli gdzieś tam dziadek ma coś w garażu, to niekoniecznie trzeba to oddawać na złomowisko i zapomnieć o tych wspomnieniach, które były, tylko odnowić, przypomnieć sobie, jeździć dalej. Jeden z uczestników zlotu zwracał uwagę nie tylko swoim samochodem, ale również strojem. To jest najbardziej ulubiony model z Mercedesa pośród szejków arabskich. Jest to model Mercedesa, który był produkowany najdłużej, bo 11 lat i sprzedano rekordową ilość jak na klasę samochodów luksusowych, bo prawie 900 tysięcy sztuk. W ramach imprezy odbył się również konkurs elegancji, w którym wyłoniono najpiękniejszy samochód. Puchar, który powędrował do właściciela czarnej Wołgi, ufundował burmistrz miasta Wisła. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.